Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor z Ludzi Lasu. Jestem dzisiaj z moim bratem młodszym, Miłoszem. Dzień dobry. I jak widać, dosłownie jest mnóstwo śniegu, więc postanowiliśmy, że spełnimy nasze marzenie z dzieciństwa i zbudujemy iglo. Będziemy próbować łopatami nasypywać po prostu taką zaspę ze śniegu, będziemy ją ubijać. No jak to troszkę przy łapie zamarznie, to będziemy drążyć tam pomieszczenie. Do tego śniegu napadało dosłownie, nie wiem ile tu jest, ale ja stoję, no mam ponad kostkę. No a kot? No tutaj kot jest w śniegu, utopiony. Myślę, że jest tego śniegu tak z 30 cm, to na pewno. No więc będziemy działać i będziemy relacjonować wszystko na bieżąco. Także zabieramy się do roboty, co nie, Miłosz? No. Powiem wam, że troszeczkę się namęczyłem, ale mam już taką pierwszą chałtkę, w sensie pierwszą chałtkę. No to wygląda w ten sposób. Nie widać tego tak na nagraniu, ale no jak tak stanę sobie, przy tym to jest mi mniej więcej do kolan. Najcięższe na razie jest ubijanie tego śniegu, bo dosłownie muszę się tak namachać tą łopatą. Ja już nie mam siły w rękach. I co? Jeszcze przyniosłem konewki z wodą. Polewam to mniej więcej co warstwę, żeby wiązał lepiej ten śnieg, żeby on był taki zbity, fajny w środku. Żeby się to drążyło fajnie. I co? I nie wiem, czy dzisiaj zdążę skończyć to, ale jak dzisiaj nie skończę, no to mam jeszcze jutrzejszy dzień. Na pewno chciałbym, żeby tu powstała już taka chałtka, w której mógłbym zacząć drążyć jutro. No to zajęłoby mi o wiele mniej czasu. No ale zobaczymy, do kiedy się uwinę. Tego śniegu jest naprawdę mnóstwo. W niektórych miejscach to mam dosłownie po łydkę. Jeszcze pada cały czas, także no śniegu mi na pewno nie braknie. No, także śmigam dalej. I działam i widzimy się znowu później. Trzymajcie się. Cześć. Witam was. O, no dzisiaj już koniec. Nie mam już dosłownie siły, się nałopatowałem. Czajno łopatować! Naobijałem tego śniegu. Powstała taka chałtka, jak mam za plecami, zaraz wam ją dokładnie pokażę. I co? No i reszta na jutro. Jutro będę drążył w środku. Mam nadzieję, że to przez noc zwiąże jakoś tak fajnie, że będzie się trzymać. Nigdy też iglo nie robiłem, więc no mam nadzieję, że zrobię to takim sposobem, który ma ręce i nogi. Zamierzam wstać jutro z samego rana i dokończyć to. I jeszcze chciałem jutro iść z chłopakami na taki wypad do lasu, nie do ziemianki. No ale zobaczymy też, jak starczy czasu, bo jutro muszę wracać niestety do internatu. A ziemianka, w sensie ziemianka, iglo na ten moment prezentuje się właśnie tak.
mniej więcej widać. Usypałem taką hałdę. Może właśnie na filmie nie widać, jak jest wysoka. No ale tak w porównaniu do mnie, to jest mi do piersi. Jest na całą łopatę wysokości. Czyli no takie myślę, że z 1,50 m wysokości ma to iglo. Średnicy nie wiem, mi się wydaje, że może mieć 2,5 do 3 metrów maksymalnie. Poblewałem to jeszcze wodą. No zobaczymy, zobaczymy jutro. Mam nadzieję, że to przyłapię jakoś właśnie przez noc. Jutro będę działał. Jeszcze nie wiem, z której strony zrobić wejście, bo niby tu mógłby być przód, ale zobaczymy. Będę się zastanawiał nad tym jutro. No, także tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. W ogóle trzymam tak jedną rękę w górze, bo doświetlam się latarką, bo już jest tak ciemno, że dosłownie nic nie widać. Pomimo tego, że jest śnieg, to światło się w ogóle nie odbija. No i co? Śmigam do domku, zagrzać się, wypić coś ciepłego, zjeść coś ciepłego. I widzimy się jutro, także trzymajcie się i dobranoc. Dzień dobry wszystkim w dniu dzisiejszym. Dzień drugi. Iglo. Jest godzina 7:40. Ja już jestem tutaj właśnie przy mojej chałdce. Sprawdzałem, czy to się w miarę trzyma kupy wszystko. I elegancko się związało. Mam nadzieję, że w środku też jest podobnie. No i biorę się do pracy. Postaram się szybko ogarnąć to wszystko, bo chcę jeszcze zrobić taki właśnie wypad do lasu, tak jak wczoraj mówiłem z chłopakami. No ale no zobaczymy, ile mi zejdzie przy tym, tak? Jeszcze później będę musiał zjeść śniadanie, zagrzeć się, bo jestem o takim malutkim śniadanku. Ale dobra, zabieram się do pracy. Jeszcze pokażę wam moje narzędzia zbrodni, które mi przysłużą dzisiaj. O, to są one. Tu mamy saperkę, piłę i taką haczkę znalazłem, zobaczymy. No i zabieram się za to. Jeszcze wam pokażę właśnie w świetle poranka, jak to wygląda. Widzę wszystko elegancko związane. Zobaczymy zaraz. Zaczniemy się bawić. No, to działam. Witam znów. No, nie wiem, ile minęło czasu. Myślę, że z godzinka na pewno. Troszkę podziałałem tutaj. I nie nagrywałem za dużo właśnie procesu drążenia. No bo tu już jest nisko, a ja nie mam statywu. Muszę jechać do Matiego właśnie pożyczyć ten statyw, żeby nagrywać, jak to właśnie w środku wszystko się odbywa. No ale działam sobie powolutku. No jeszcze troszkę mi zostało. Ale to zaraz wam pokażę właśnie, jak to wygląda, na jakim etapie jestem. Troszkę przemokłem, w sensie przemokłem, no. Czuję po prostu, że jestem troszkę mokry od tego śniegu. No ale co się dziwić, jak dosłownie siedzę tam i grzebię, to wszystko leci na mnie. No, ale zobaczcie, jak to wygląda. Na razie wygląda to w ten sposób. Tutaj sobie wysypuję śnieg właśnie z środka, ale to chwilowo. Nie wiem, jakoś to odrzucę później. Nie chcę też nasypywać na to iglo, bo
No to byłoby jeszcze więcej roboty. Ja po pierwsze, że nie mam czasu, to po drugie, no tak średnio mi się chce to robić, bo później miałbym więcej do wydrążania właśnie jeszcze w środku. Ale chciałbym zrobić tu taki, jak jest w tych iglach, nie wiem jak to się nazywa, taki wiatrołap czy coś w tym stylu, właśnie z tego śniegu sypanego może. No i w środku to już się prezentuje całkiem zacnie. Jeszcze troszkę zostało tutaj do drążenia i postaram się działać teraz tak, żebyście mogli widzieć cały ten proces. Także ja ruszam do środka i widzimy się już za momencik. Z każdym ujęciem wyglądam coraz gorzej dosłownie. Cały w tym śniegu. Ale już skończyłem dosłownie. Nie mam siły. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca ilość miejsca, żebym się tam zmieścił. No i po prostu już wam pokazuję, jak to wygląda. Dobra, więc tak to się prezentuje. Na nagraniu może nie widać tego, ale spróbuję wziąć łopatę i tam wsunąć. Ja pokażę wam porównanie. O, jeszcze tam wchodzi, jeszcze. No to myślę, że ze 2 metry to tu są. No i co? No i teraz chciałbym wykonać tam taki ganeczek, wiatrołap, zwał jak zwał. I wskakuję tam do środka. Zrobię sobie jakąś kawkę czy coś takiego. Także znowu chwilkę mi pewnie zejdzie, ale widzimy się już, jak będzie wszystko na gotowo. Także czekajcie chwilę. Proszę bardzo, skończone po 2 dniach, ale wszystko jest już ogarnięte, także no, zapraszam was do środka. Także witam was na mojej chacie nowej. No, jesteśmy już w środku. Ja sobie robię kawkę na szybko i śmigam jeszcze z chłopakami dzisiaj wyjść na chwilkę. Możecie słyszeć mruczenie kota, ponieważ mam gościa tutaj ze sobą. Pokaż się. Uciekaj stąd, żebyś nie zagłuszał mnie czasem. No i czekam, aż mi się zrobi kawka. No i w sumie to tyle z budowy. Powiem wam, że serio jestem mega zadowolony. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Zmieściłem się tutaj właśnie z moim bratem, co wczoraj zaczęliśmy robić tą ziemianeczkę. Tak samo wstawiłem tą kuchenkę, tylko już mi się gaz trochę kończy, ale już się powoli gotuje ta woda. Wstawiłem tą kuchenkę i dosłownie to ten płomień daje takie ciepło tutaj, że serio jest taka różnica między właśnie na zewnątrz a wewnątrz, że no powiem wam, że jak samemu się nie spróbuje, to się człowiek nie dowie. No i co? No i zobaczymy, no mają już zapowiadać ocieplenie właśnie od nowego tygodnia, więc no chyba jestem ostatni raz tutaj w tym iglo. Ale trudno. Cieszę się, że zbudowałem, że spróbowałem. No i myślę, że na tym się nie skończy, że to nie będzie moje ostatnie iglo. No ale trzeba będzie czekać do następnej zimy, do następnego śniegu. Także dziękuję wam.
ten głupek zaraz się spali. Także dziękuję wam za oglądanie filmu. No i tyle. Do następnego razu, moi mili. Trzymajcie się. Ja zrobię sobie jeszcze tą kawkę, wypiję i zabieram się stąd powolutku. Także do następnego. Wyczekujcie nowych filmów. Wpadajcie na Instagrama. Widzimy się. Cześć.